Jest kolejny człowiek, który przyszedł z nogą po operacji. Niech powie wam sam, co się stało. Ma na nodze szwy, niech wam opowie sam, co się stało. Powiedz ludziom. Stało się to, że ból miałem okropny i pan z panią delikatnie mnie za nóżkę złapali. Poczułem ciepło i ten ból ustąpił. I mogę normalnie chodzić, bo nie mogłem chodzić, bo utykałem. Halleluja! Jak widać, żywe słowo, które głosimy tu, na tym miejscu, potwierdza się cudami. Cudami, kochani! Każdy z was na tym miejscu, który do nas podejdzie, zostanie uzdrowiony. Nieważne, czy chodzisz o kulach, nieważne, czy jeździsz na wózku, nieważne, czy masz raka, nieważne jest, że cierpisz na chorobę śmiertelną, że idziesz do kościoła, a ksiądz klepie cię po plecach i mówi cię: bracie, musisz cierpieć, bo Jezus cierpiał, to i ty musisz cierpieć. Ja tu jestem, żeby ci powiedzieć, że Jezus cierpiał, żebyś ty nie musiał cierpieć. On przyjął każdą chorobę. W jego sińcach i ranach jest nasze uzdrowienie, po to, żebyśmy my nie chorowali. On to wszystko przyjął na siebie, za ciebie. Jest kolejny człowiek, który na własnej skórze przekonał się o mocy z nieba. Noga po operacji przestała boleć od razu. Potwierdził to przed chwilą. Podejdź, odbierz swój cud.